Robert Lewandowski, dobry wieczór. Robert, to był na pewno szalony mecz, mecz, który zapamiętacie, ale mimo sporej kontroli tego spotkania nie udało się wygrać. Dlaczego? Tak bardzo chcieliśmy strzelić kolejne bramki, że czasami zapomnieliśmy o defensywie, o kontratakach i Inter czasami łatwo się przestawał pod naszą bramkę i stwarzał te sytuacje, po których strzelił w drugiej połowie dwie bramki. Wydaje mi się, że gdzieś wiadomo, że próbujemy grać jak najlepiej jak możemy, ale na pewno nie jest łatwo od paru tygodni mieć parę kontuzji, no parę, trzy, cztery, no jak nie pięć i w każdym meczu próbować jakiegoś tam innego systemu i może brakuje tej stabilności z tyłu, szczególnie w defensywie i może dlatego też takie mecze jak dzisiaj wychodzą, gdzie kolejny raz, czy to nawet w Mediolanie, czy teraz, czy nawet w Monachium, gdzie naprawdę byliśmy drużyną, która zasługiwała na minimum punkty, dzisiaj tylko jeden punkt i naprawdę to szkoda, bo dzisiaj pierwszy mecz, pierwsza połowa, strzeliśmy bramkę, mieliśmy pod kontrolą to spotkanie, ale w drugiej połowie gdzieś tam za bardzo chcieliśmy i ta obrona zaczęła być jakby bardziej luźna i ona ciężko miała, żeby bronić, bo te kontry szły naprawdę groźne, no i staraliśmy się wyciągnąć z tego meczu maksimum, ale to było za mało. Ty jako napastnik żyjesz z podań, czy też masz wrażenie, że tych podań ostatnimi czasy dociera do ciebie nieco mniej, że te korytarze przez rywali są w jakiś sposób poprzecinane? Na pewno w takich meczach jak Inter, gdzie gra bardzo defensywnie, broniąc pięcioma zawodnikami plus defensywnym, dla napastnika no to jest bez sensu, żeby wchodzić po linię środkową, żeby piłkę dostać, gdzieś trzeba szukać tego miejsca i jak więcej piłkarzy atakuje pole szesnastki, no to wtedy jest też więcej miejsca. Obrońca może się zgubić w skrycie, bo nie wie kogo kryć, więc staraliśmy się dzisiaj to już więcej robić niż w poprzednich meczach. Strzeliliśmy trzy bramki, ale też dostaliśmy i to zdecydowanie na pewno boli i czujemy rozczarowanie, że w takim meczu u siebie jakby nie wygraliśmy tego spotkania. Właśnie, czy ten mecz był trudniejszy do uniesienia piłkarsko, czy emocjonalnie, bo to był prawdziwy roller coaster na Camp Nou? Myślę, że gdzieś tam zabrakło tej zimnej krwi, czasami z tyłu, żeby dobrze ustawić się ze spokojem, poczekać na kolejną sytuację, zbudować kolejną sytuację. Tak jak mówię, gdzieś chcieliśmy za wszelką cenę strzelić tą bramkę, pójść do przodu. Czasami traciliśmy tę piłkę, musieliśmy później gonić w kontrataku i to chyba gdzieś nas czasami podpalało. I tego spokoju czasami zabrakło, żebyśmy bardziej poklepali, gdzieś bardziej przytrzymali tą piłkę, zebrali siły na kolejną akcję. Dziękuję ci bardzo, Robert. Dziękuję.